Dzień dobry, chciałem pozdrawiać. Poproszę kluczyki do pokoju 99. Dobrze. O, dzięki, ale co, to jest kluczyk? To co, mam kręcić gdzieś? A, no tak, to się składa, to jest najnowsza technologia, zapomniałem. Zbliżeniowa, no. Zobaczmy, co tu jest. Jakaś kotłownia. No, to walizka jest. Witam wszystkich, tutaj Urbek z Warszawa. Dzisiaj zwiedzimy sobie opuszczony szpital psychiatryczny. Tak przynajmniej twierdzą lokalsi, którzy tutaj przebywają też w tym obiekcie. Chodzi o młodzież. Także jak będą krzyki czy coś, to się nie przestraszcie. Czy walenie czymś. Bo są tutaj lokalsi, więc trzeba być czujnym. Tu nawet ślady po bezdomnych osobach są, jak widzicie. Na szczęście nie ma. Brzydko mówiąc, ja ma trola, ale nie będę nikogo obrażał, tak? Ale no i tam ci lokalsi tam hałasują. O kurczę, tu chyba fajdają. Tutaj chyba się załatwiają w ogóle. Uważaj, tam jest jama tego bezdomnego, tutaj podłogi nie ma. Dobra, tak szybko przelecimy. I na górze niestety są lokalsi, więc musimy uważać. Co to takiego jest? Sala 00. Zobaczymy, co to jest. A, po prostu klozet. Ubikacje. Komuś już rozerwało. Jak widzicie. Jak widzicie, dobra. Idziecie już? Tak. Dobrze, żebyście nie hałasowali, bo ja chcę nagrać to. Dobra, to jest z tego, jak widzicie. To jest kolejny taki obiekt. Tutaj macie pełno izolacji z przewodów naciętej. Już. Gołoconej. Czyli co tu jeszcze jest? Aha, fajne graffiti. Co? Pana. Co? Pan powiedział, że dziękuję za tą miejscówkę Łukaszowi i Patrykowi, tak? No to jesteś pod kamerą, to możesz powiedzieć. To miejscówka od nas. No to opowiedz sobie od kogo. Łukasza i Patryka. No, to już jesteś w odcinku, dobra. Na razie, także mamy takich lokalców tutaj, którzy zwiedzali sobie. Czy bardziej tutaj się bawili. Dobra.
bo tak trochę robi zdjęcia w międzyczasie. Jak to wszystko się ma. Także sorry za to. Dwa kontakty. Tu jeszcze zobaczymy sobie na pas. To. Także jacyś młodzi ludzie. Bardzo. 13 czy 12 lat. W takich miejscach też lubią przesiadywać. Jak widzicie. To wszystko już zwiedzałem, więc idziemy już na piętro. Zobaczycie na piętrze jeszcze coś. Teraz tylko takie, wiecie, pod schodami. Szczerze nie wiem, nie znam w ogóle historii tutaj tego obiektu. Bo mówię ci, małolaci podali nam, gdzie się bawią i tyle, tak? Widzieli, że fajne są tutaj graffiti. Jest mrocznie. Może i mają rację, że trochę mrocznie jest. Po oknach nie będziemy świecić. Oczywiście ja ich nie będę pilnował, to już jest ich sprawa, tak? Gdzie się tam bawią. Nie żebym to popierał czy coś. Takie. Klub 2020. Czy ktoś o nim jeszcze pamięta? No nieźle. Nieźle tu się bawią. Pisuarek wyrwany. Kiwelki to kiwelki, ale tak na szybko można pokazać. Obiekt totalnie nie jest zabezpieczony, także... Widać, jak ta farba i to wszystko odchodzi. Dobra. Macie na pas. Patrzcie, jak w ogóle farba schodzi sobie. Tutaj ktoś już coś palił. Opony spalili. Jakieś małolaty. Mam nadzieję, że nie ci. Także wiecie. Dobra, tak się to prezentuje. Czy jakiś wilk, wilk tutaj jest, także bardzo ciekawe. Napisał, tam jeszcze coś jest, ale nie wiem, czy to jest opuszczone. Zobaczcie sami. W nocy to się można wystraszyć, że tak powiem, tych malunków. Zobaczcie jeszcze taką salę. I był to niby szpital psychiatryczny, ale nie wiem. Twierdzą ci małoletni, że to był szpital psychiatryczny, a czy tak było, to nie wiem. Są. Żeniwaczki zostały. No, korytarz jest mroczny, bo taki wypalony, że tak powiem. 110 sala. Tak, tutaj już byłem w tej sali. Nie wiem, czy coś jeszcze jest wyżej, czy to już będzie wszystko. Tak. Tu jeszcze to po prostu nie patrzyłem tego,
jeszcze tutaj zrobimy. Co tutaj takiego jest? No niestety. Nie wiem, czy ta młodzież, ale młodzież tutaj niestety niszczy te obiekty. Przez swoją zabawę niestety. Nie wiem, czy ci coś niszczyli. Ale też są niektórzy, co właśnie niszczą. No, szkoda takich obiektów, nie? No. Także sorry za zdjęcia robione w czasie tego obiektu. Jeszcze zobaczycie to, co tu jest. W zasadzie nie ma nawet ciekawych graffiti. Subskrybuj kanał Wes Warszawa. Już jest lampeczka. Dobra, do obiektu. Tam już jest chyba czynny obiekt. Chociaż nie wiem. Tylko taka mała salka, więc nie będziemy się przedzierać. Zobaczcie tu. Używał też jakieś beje wody. Jak ta farba odchodzi. To jest jakiś nowy w ogóle obiekt. I tam jest jeszcze jakiś obiekt, ale jest dobrze zachowany, więc była ochrona. Tu jeszcze zobaczcie, jakieś kurcze dziwne opisy. Co to w ogóle jest? Szczerze nie wiem. Tak troszkę drogie zdjęcie, ale wybaczcie, chociaż dobrze się przyjrzycie. Nie ma nas niestety nic, że to był szpital, ale może to były sale. No trudno powiedzieć w tej chwili. Bo tu już nic więcej chyba nie ma w ulicy. Zobaczcie jeszcze tutaj. Co jest? Też złomiarze czyścili. No i wszystko. O kurde, wystraszyłeś mnie. Powiedziałem, że ktoś tu przeszedł, ale... Dawaj, proszę, dawaj. I tutaj może kasa była z Stefczyka, bo było metalowe, to pieniądze trzy. No trochę. Dobra, bo ze mną gość specjalny. No. Dawny Urbex Patrol, teraz jest pod inną nazwą, ale to jak sobie będzie życzył, to damy w opisie, jak nie, to nie, to już uzgodnimy w filmie i będzie najwyżej w opisie. No nie wiem, czy ten obiekt był właściwie szpitalem. No co tu jeszcze można powiedzieć o tym obiekcie? No piwnicy chyba nie ma nigdzie. Jak nie ma. Nie widać przynajmniej. O, tu jest fajne. No i tu macie w ogóle przyłącza elektryczne do całego i widać, że tu ktoś się bawił, nie? Pokażę jeszcze Państwu, jak on z zewnątrz wygląda i zakończymy. Także zobaczcie to w ogóle, jakieś zarośnięte. I też klub. Może klub miał być. Może klub miał być. A zobaczcie, jak to jest bajecznie porośnięte. Jeszcze jednak coś jest. Także to w bonusie, będzie bonus za
srana toaleta, dobra, może kogoś to urazić, więc może nie. Zobaczmy, co tu jest. Jakaś kotłownia. Nawet walizka jest. Ciekawe. Co tu jeszcze może być? To jest wszystko pokradzione. W zasadzie. A, kotłownia w takim starym stylu, zobaczcie. Tu była. Ale tutaj jest chyba zalane. Tak. Tutaj to nie wyjdzie, ale tu i tak nie ma za dużo rzeczy. Także zobaczcie, tu jest jeszcze taki pompa. Taka i jakiś ten, ale nie podejdę tu, bo tu jest zalane wszystko. Nie wiem, czy coś ściekło jak chcieli. Czy po prostu tu woda skapuje. Tu jest zalane po prostu. Tu jest kotłownia. To jest to samo. Tu są jeszcze jakieś pomieszczenia, ale nie wiem jak właśnie wejść. A nie, to zwiedzaliśmy pomieszczenia. Także słuchajcie, jak się wam film spodobał, zostawcie lajka, suba z dzwonkiem, by być na bieżąco, bo w ogóle zasięgi idą jak jest bez dzwonka. Fajny komentarz, to mnie bardzo motywuje. No i zapraszam na mój kanał co 2 tygodnie sprawdzać, bo staram się tak zamieszczać filmy. I to najczęściej o godzinie 20 w niedzielę lub w sobotę. Oraz możecie też wpadać na grupy na Facebooku Urbex z Warszawa, grupa Miejska Eksploracja. Też tam będę. Cześć!